trzy wydarzenia dzieją się w związku z funduszami dotyczącymi wsparcia z Funduszu Inicjatyw Lokalnych, ale chcielibyśmy Panią Ewę prosić dzisiaj, Panią Przewodniczącą, o to, żeby nam powiedziała trochę więcej o tym, co dzieje się w Osówce. A w Osówce dzieje się dużo. Dzieje się dużo, na pewno w związku z tym, że właśnie Gmina Leśna Podlaska otrzymała funduszy, o których pan redaktor mówi, 847 474 zł całej kwoty i przeznaczyliśmy te pieniądze na trzy inwestycje. A inwestycja w Osówce, jedna z nich, przeznaczone środki na termomodernizację budynku przedszkola w Osówce, po byłej szkole w Osówce. Zostały tam przeprowadzone roboty termomodernizacyjne z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, z wymianą pokrycia dachowego. Zostały uporządkowane trawniki, zagospodarowana przestrzeń na terenie tego przedszkola. Przedszkole w Osówce działa już kilka lat. Jest nam bardzo potrzebne, bo przedszkole, które mamy w Leśnej Podlaskiej, niestety nie spełnia naszych oczekiwań, bo dzieci mamy na terenie gminy dużo więcej, jeżeli mamy miejsce w naszym przedszkolu. Dlatego to przedszkole w Osówce jest dla nas takim bardzo dobrym wyjściem. Dzieci mamy tam 15, tyle możemy pomieścić. Zapewne, jeżeli byłyby możliwości, to tych dzieci by znalazło się zapewne więcej, bo z tego co wiemy, to rodzice wożą dzieci do Białej Podlaskiej, do przedszkola. No i nie chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mieli problem właśnie z umieszczeniem tych dzieci w przedszkolu. Dlatego też jesteśmy przygotowani na to, żeby rozwijać się i w planie mamy budowę nowego przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej wraz ze żłobkiem. Niestety wykonany w tym roku, Rada Gminy przeznaczyła środki na wykonanie projektu na przedszkole i żłobek, ale niestety wniosek, który składaliśmy do inicjatyw lokalnych, niestety nie otrzymał dotacji. No oczywiście będziemy lobbować dalej, będziemy starać się o to, żeby to przedszkole i żłobek na terenie naszej gminy powstało, bo gmina się rozwija, mieszkańców przybywa, wiemy, że dzieci się rodzą. Cieszymy się bardzo z tego i będziemy dążyć do tego, żeby ta inwestycja powstała. A na razie cieszymy się właśnie z tych funduszy, które otrzymaliśmy na te inwestycje, a między innymi właśnie o tej, której mówiłam, czyli o przedszkolu w Osówce. Podsumujmy. Wartość prac realizowanych podczas termomodernizacji punktu przedszkolnego przedszkola w Osówce to kwota? Około 190 tysięcy złotych.